Witajcie widzowie, ja jestem Patryk, a to kolejny odcinek na moim kanale dzisiaj. No właściwie to pierwszy dzisiaj. Żniwa w FS19. Żniwa przeżyte. Dwie dawki na więzienia. Tu mam. Tak, dzisiaj zaraz zrobię jeszcze przedstawienie gospodarstwa, jak to wszystko skoszę, to całe pole. I przejadę wam się jeszcze, pokażę w koło, gdzie mam jakie te, gdzie mam jakie pole, tak. No i mamy tu pierwszy, na pierwszym nagraniu żądzira z turem. Z turem bez tura, ale jest konsola ładowacza, która mam też w domu. Przyczepka agroliner. No i biza, no i co? A żadnych innych rzeczy. Za trzy przejazdy myślę, że zrobię i będzie pełno widzów. Jak coś, to tą słomę robimy w kostki. Tą słomę robimy w kostki, a mam jeszcze silo na kiszonkę. O, nie chcę się bujnąć po grupie. Ale mam silo jeszcze na kiszonkę, ale kiszonkę to w przyszłości będę robił, jak już będę miał do jakby czas, bo teraz mam kosiarki, jakby teraz wolę. To znaczy i tak kiszonkę z kukurydzy będę robił, ale muszę na razie zasiać kukurydzę, jeszcze zacząć co, zacząć co, no tak wiecie, jak już wyjdzie. No ale tak sobie myślę, że się przedmiona, ale z tamtej strony teraz widzę, że pojedziemy, co? Sarnie, bo będę jechał tylko 7 na godzinę. Gdzie to wygląda? Na kosteczki będzie. To pole w kosteczki będziemy robić, na przyczepę będziemy kosteczki ładować, będziemy na kosteczki i na przyczepę będziemy ładować kostki. Nie wiem właśnie czy na dom, czy może rozrzutnikiem tu przyjadę. Mam jeszcze rozrzutnik, nie wiem właśnie, ale na razie póki co to będę jeździł z rozrzutnikiem. Może później kupię sobie jakąś przyczepę, nie wiem. Dobra. Jak już widzicie, nie zdążyłem zrobić dwóch przejazdów, już mam 70 prawie procent. Myślę, że będę miał 70 parę, jak przypojadę. 77, może 8. Dobra, wsiądę do żonglirka, No fajnie, na przyczepę się sypie. Tu mam, widzicie, w dolnym rogu tu mam wagę, ile się już nasypało.
Mam wagę w przyczepie. Taki Johnny cichutki bardzo, Green Star 3. Się chyba wysypało. Dobra, no to jak już jestem, to przejadę może z tamtej strony. Albo gdzieś tam wyżej. Tu, o, może będę tam. Dobra. No, jedziemy. Szybko zajdzie to pole. Mam jeszcze pole z rzepakiem, też dwie dawki nawilżenia. Mam jeszcze pole, czyli 100%, jakby ktoś już wiedział. Bro. Mam jeszcze. O kurde, ja umiem. Mam jeszcze. No. Soje, dwie dawki nawilżenia, ale jeszcze rośnie. Jeszcze kłosy wypuszczę. Owy 100% nawilżenia chyba, ale nie jestem pewny. Dwie dawki w sensie. Mam co jeszcze? Mam dwie dawki. Chyba jęczmień albo pszenicę. Dwie dawki i jeszcze pszenżyty dwie dawki, więc zaraz jak sobie skończymy to pole robić, to zaraz sobie zajedziemy na gospodarstwo i na gospodarstwie jest jeszcze jedno pole. Myślę, że dzisiaj sobie też tamto pole zrobimy. Ale tamto pole jest mniejsze troszkę od tego, ale jest, znaczy jest krótsze, a trochę takie ma. Zresztą sami zobaczycie. O mapę już się możecie domyślać, jaka to mapa. Kolonia. I tak. I zachęcam do zostawienia łapki w górę i suba. Tak. Z dzwonkiem. Dokładnie. Dobra, fałgu odniesiemy sobie. Może teraz jeszcze raz. Jezu, już mam dużo w tym zbiorniku. Się nie zapatrzyłem się i... Myślę też nad zmianą kombajnu za jakiś czas. A znaczy zmianą kombajnu, jak mi się uzbiera kasy, to zmiana kombajnu będzie. Jeszcze muszę sobie odjąć parę tysięcy, bo chcę, żeby ta seria nabrała realności trochę. Dobra, zypiemy sobie, myślę, że tu. W tym przejeździe. O, otworzymy rurę. Dobra, zajeżdżamy. F11. Ile mam kasy? 378 tysięcy. Myślę, że 370 razy 2, 3 będzie gitara. Jezus Maria. 740 tysięcy. Teraz muszę. 740. Zapomniałem minus dodać. I teraz jeszcze sobie szybko pozmieniamy. O, polski złoty.
Teraz sobie pojedziemy z tej strony. No i myślę, że na tym polu sobie zrobimy orkę. Chociaż nie, no orki nie, nie było jeszcze. Chociaż nie wiem. Może orkę sobie zrobimy, nie wiem. Myślę, że trzeba będzie wapno wysypać, chociaż nie mam jeszcze nawoźnika do wapna, nie mam jeszcze, ale mógłbym sobie teraz jakoś od kolegi wypożyczyć, pożyczyć od kolegi, bo ma kolega mój, kolega, ma znajomy tego, ma znajomy RCW, ale to nie jest RCW, tylko takie duże, duże coś. No. Znaczy duży rozsiewacz. On jest do nawozu i do wapna. Ale generalnie bardziej służy jako RCW, czyli jest takie jak przyczepa, tylko rozsiewa, nie? Rozsiewacz duży. Właśnie mogę wam zaraz pokazać jaki. Sobie przejemy. Dobra, i wejdziemy. Ja wam pokażę, jakiego on ma. Jakiego on ma. Tylko, że on ma taki, o. Cyk. Cyk. I cyk. Takiego ma. 14 ton na niego chodzi, więc nie ma, nie dużo, nie mało znaczy. No. To jest generalnie najlepszy sposób, żeby wyrównać pole. Włączysz tempomat. Ja mam akurat widzę na tempomat. Włączysz tempomat, zostawiasz bizona i będzie lekko skręt. I on sobie jedzie. Jeszcze dwa przejazdy, myślę, że wyjdą. Dwa przejazdy, tylko że ja bym sobie jechał. Przejechał sobie szybko, bym sobie był tym John Deere'em, pamiętasz? Gdzieś dalej trochę. Myślę, że zaraz trzeba będzie zjeżdżać tymi zestawami. O. Teraz weźmiemy może tam trzeba będzie jeszcze na dwa, ale tutaj może na razu nie, na spokojnie bizonem. bizonem jedziemy. Dobra, to teraz robimy tak, kończę kosić to pole, biorę, jadę na gospodarstwo, najpierw pojadę bizonem, jadę na gospodarstwo, później jeszcze przyjadę, kładem przejadę się do tego, do John Deere'a tutaj. O, nie chcę jechać. Przyjadę po John Deere'a, a kładę tu gdzieś w krzakach, schowam, to kiedyś sobie przyjadę po niego. Nie, 100% nie zauważyłem. Mi się wyłącza automatycznie header, jak będzie pełny zbiornik.
Mam 3,5 ponad ponad tony trochę. Tak z ciekawości to ile to jest? Nie, 10 ton prawie. No nie, no będzie 10 ton, będzie. No spokojnie, będzie 10 ton. A, jaki ładny. Zostawię, chcę zdjęcie zrobię, brzmiwe. Dobra, zrobiłam. Cyk. Dobra, ja odbijamy z tym koksem tu. Na dwa razy muszę to chyba wziąć. A, na to na dwa razy. Dobra, jedziemy. No, w ogóle teraz to jest ranek, jeszcze jest 11 dopiero rano. Co mi przyszło, nie wiem co. Na live. Dobra. No jest 11 dopiero, a ja już w filmie nie robiłam odcinek. Dobra. Myślę, że do wpół do sobie. Myślę, że na pewno do wpół do bez 5 po już. Prawie. Myślę, że do wpół do na pewno będę musiał, kurde, taki trochę jak mi się to zrobi trudno. To z koszyna. Stryk. Chyba to nasieczkę, nie? Nie da rady, nasieczkę, nie da rady, nie da rady, nie da rady. No nie, niestety nie da rady nasieczkę. Dobra, w sumie to nie muszę tego wysypywać. No jadę, po prostu jadę. Nie muszę tego wysypywać, bo i tak zaraz będę to kosił, więc wiecie. Więc jadę, pięknie się przedstawię. No i co przejeżdżasz, jak ja mam pierwszeństwo, no kurde, no. Ja nie wiem, w tym mieście to w ogóle, w tej miejscowości to w ogóle policji nie ma. Ja to nie wiem, no nie. Może woda sama, może. Generalnie mam też dwie łąki. Mam dwie łąki. Och, jedź, przepuszczę cię. No co za... Ale zwalona jest ta mapa generalnie, wiecie, widzowie. Nie wiem, fajnie się na niej gra, ale jak nie ma ruchu ulicznego. Bo tak to tak wkurza. Szybko muszę zjechać, trochę przeorać ludziom głowy. Dobra, już teraz pojadę całą drogą. No, jeszcze jeden jedzie. Powiecie, że trochę gospodarstwo jak miał mega kolis na MPG, ma dalej. No, ale na inne gospodarstwo nie wpadłem, a nie chciałem robić na tej, ale nie jest takie samo jak on ma, ale bardzo podobne generalnie. O nie, chyba się tu nie zmieszczę. He. Dobra, objadę w koło. Tam się zmieszczę. Tu jest moja łąka już jedna. Dobra, F-tap. Szkoda akumulatora, pan. Dobra, że ma koguty.
Opuścimy trochę to. No i dobra, szybkie przedstawienie teraz. Kład 650, 650 i co? I nic. Kład 650 czerwony. Łyżka do Tura, do Jondira, Tur do Jondira. Tu są widły do Tura, do Jondira. Tu mamy kosiarkę Kun, marki Kun. Tu mamy silos, tu mamy pług pięcioskibowy. Marki Agromasz. Tu mamy prasę. Galikami jakieś, nie wiem, nie znam nazwy. Tu mamy rozrzutniczek. To na razie to jest jeszcze do rozrzucania, ale ja może w sumie nie wiem, może z tym nawet pojadę na belki, bo nie chcę zmieniać, już mi się... Na żniwa na pewno mi się to nie przyda, bo wchodzi jeden zbiornik od bizona. No ile to ma? Ma z ładowności 3,5 tony, a nawet to ma 60 kilo więcej ten niż bizon ma, więc wiecie. Kopaczka do kartofli. Rozsiewacz do nawozu. Kerszer. Kultywator do Massey'a Fergusona. Tu jest kultywator do Massey'a Fergusona. Albo do Ursusa. Mamy Gruber albo do Ursusa, albo do John Deere'a. Chociaż wam powiem, że Ursus też by sobie dał z tym radę. Myślałem, że John Deere będzie musiał z tym jeździć, ale Ursus też sobie z tym da radę. No i co? Tu mam jeszcze kurnik. Dobra, fajnie. Otwierć, dobra. Weszło to. No, MF. Z czym on się już tak ubrudził? Ja nie wiem. Czym on się już tak mógł ubrudzić? Nie wiem, ale ja go szybko opłukać. Że ja nim tylko złożyłem maszynę na razie na gospodarstwo. Dobra. Mały traktorek to jest taki bardziej do, tak powiem, do nawozu, czy do czegoś tam. No dobra. Ursus. Nie wiem, jak on się nazywa, bez napędu. Taki, o, fajny Ursusek. Dobra. No, sadzarka do ziemniaków. W tym sezonie chyba jeszcze ziemniaków nie będę miał. Ale następny myślę, że tak. Talerzówa akurat do John Deere'a, bo Ursus sobie z tym nie da rady, bo jest za ciężka trochę. Tu mamy przecząsarkę i tu mamy poznaniaka się i bizona. Dobra, no i ja teraz zasiadam na kładzisza. I jedziemy. No i tu jest pierwsze moje pole, też z sprzężytem i już jest, można już to skosić, bo ja już wcześniej patrzałem, można. No i też dwie dawki nawiezienia, no co? Dobra, teraz jedziemy sobie na inne poletka. Nic nie jedzie, nic nie jedzie, dobra. Dobra, tu mamy też dwie dawki nawiezienia. Mamy nawiezienia dwie dawki i tu jest rośnie jęczmień. A tu mam moją łąkę, moja łąka. No jest, no, ma praktycznie do koszenia. Tam, w tamtym sezonie też tak ją kosiłem, ale jeszcze nie mam czasu, bo teraz żniwa na koszenie, to tam wiecie. I tutaj takie coś jest dziwne, że tu też jest moja łąka. Tylko, że tu jest jakby przejazd. No i właśnie często takie gleby się zalicza na kładzie, więc... Więc później trzeba go naprawić. O, dobra. No, no i tu mamy łąkę. Planuję kiedyś wyciąć te drzewa i zrobić jedno takie bycze pole duże. No, dobra, ciśniemy 40 po łące. Jadę tu. Mm-hmm.
jechać. Tu jeszcze nie jest moje pole, ale też w przyszłości planuję je kupić. Bo właśnie mówił znajomy, że ma sprzedać je. Bo to mojego znajomego jest pole. Dobra. Generalnie trochę źle zrobiłem, no ale już trudno. Albo dobra, o dobrze, jedno zrobiłem. Dobra, tutaj wjedziemy sobie szybko. O nie, i zaorałem znowu, chyba gdzieś leży. O nie. Co, no nie. No i tu mam owiec też już gotowy do zbioru, że tak powiem, ale tu jest 0% akurat nawiezienia, czyli 0 dawek. No myślę, że tu jeden zbiornik od bizona będzie to nawet chyba przyczepą jebę, albo rozrzutnikiem tu podjadę, nie wiem jeszcze. Ale być może rozrzutnikiem tu podjadę, żeby tu drugą, kurde. Tam trudno, już trochę ugniotę, już się nic chyba nie stanie, powinno. Czekaj, teraz. Tam muszę, no nie, gdzie jest teraz to? Tu jest znowu pole? Nie. Zdzisław Stonoga! Dobra, tu chwilę zostawimy kodisza, tu flaka. Tu jest moja sojka, tu taki na środku jest. Nie wiem, co to właściwie jest, krzakami obrośnięty. Kupiłem już takie to pole. A, to jest soja, dwie dawki nawiezienia generalnie. Już jeszcze rośnie, ale myślę, że za niedługo też będzie do koszenia. Jeszcze gdzieś mam poletko, jeszcze gdzieś mam poletko, to dobra. Dobra, tu mam pole, ale nie jestem pewien. Dobra. Tu jest moja łączka, jedna dawka nawiezienia, bo zapomniałem, a tu mamy też dwie dawki nawiezienia w paczku. No generalnie tutaj mamy dawkę nawiezienia, bo zostało mi nawozu trochę z rzepaku. No to ale mówię, rozrzucę, nic się chyba nie stanie. Ale dzban tu przed nami. Dobra, gonimy go, będziemy wyprzedzać na pewno. Kurde. No nie można jeszcze wyprzedzać, ale fajnie siedzieć kładziszem. Dobra, wyprzedzamy, co się będzie. No, dobra, czekaj, jeszcze gdzieś mam pole. Tu byłem. Wszędzie byłem, dobra. To teraz jadę inny pod John Deere'ka. Mam nadzieję, że mi nikt kłada nie zawinie. Kluczyki w razie czego wezmę i odepnę tą, odepnę te, jak to się nazywały. I odepnę i świecę w tym, żeby nie ktoś nie zakosił go. Czekaj, może go gdzieś tu w pertle. Dobra. Kluczki już wziąłem, dobra. Myślę, że jeszcze sobie dzisiaj przyjdę tu szybko po tej kładzisza.
No, trochę słabo ma się bujnąć z 12 tonami. Generalnie to ta przyczepa ma 21 ton. Aczkolwiek, że jest niepełna, bo ma trochę ponad połowę. To mapa to jest kolonia 1990. Dobra. Generalnie to mi się lusterka coś za jakaś, nie wiem, czy jakimś mazem, czy czymś, ktoś mi chyba zrobił. I generalnie to się takie lusterka zrobiły. Nie mogę generalnie widzieć. Nie widzę teraz. O, pięknie. Pięknie. Dobra. Tu sobie myślę, że nie staniemy. Dobra, już jesteśmy na Kładziszu. No, to mnie go zakopał. Dobra, jedziemy, ciśniemy setę. Już 60, 70. Nie, o Jezus Maria, mam nadzieję, że auto nie pojedzie. Cyk. Auto jedzie. O mój Boże. Betoniarka mnie przygniotła mnie betoniarka. Dobra, jadę na tym Kładziszu, moim pięknym Kładziszu. Generalnie pola też mam prawie te same co Megakolis, ale tych samych na pewno nie mam. Jadę sobie przez drogę polną, a co? Przynajmniej to auta nie jeżdżą. Sety. Jest seta, jest. Była pięknie seta. O, cyk. Dobra, tu można drifty robić generalnie. No, to było na tyle w tym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. No i to chyba tyle. Trzymajcie się. Cześć!